Nas, słychać nas? Szanowni Państwo, powitajmy wielkimi brawami pana Zbigniewa Stomogę, który przyjechał do nas. Dzień dobry Państwu. Pozwólcie Państwo, że chwilę usiądę, bo żeby nie zszedł tutaj. Witam Państwa serdecznie, dziękuję za tak liczne przybycie. No to oznacza, że o Stonodze słychać również w Radomiu. Tak. Proszę Państwa, króciutko omówię 16 punktów naszego programu, bo postanowiłem, że założymy partię polityczną i z tą partią będziemy chcieli wejść do polskiego parlamentu. Do polskiego parlamentu. Proszę Państwa, w punkcie pierwszym zmiana prawa poprzez zapisanie zakazu pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych w stosunku do osób, które pełniły takie funkcje przed rokiem 90. W punkcie drugim wprowadzenie osobistej odpowiedzialności majątkowej urzędników i funkcjonariuszy publicznych za ich błędy w pracy. W punkcie trzecim zmiana prawa podatkowego z określeniem czasu trwania postępowania kontrolnego, który może trwać do 3 miesięcy w pierwszej instancji i nie dłużej niż 6 miesięcy we wszystkich instancjach skarbowych, wraz z przyjęciem zasady o rozstrzyganiu na korzyść podatnika wszelkich nie dających się usunąć wątpliwości. W punkcie czwartym zmiana prawa podatkowego i wprowadzenie jednej stawki podatku VAT 15% z jednoczesnym zwolnieniem z tego podatku wszystkich artykułów związanych z wychowaniem, wykształceniem dziecka do 16 roku życia oraz usług szkoleniowo-oświatowych w części dotyczących wykonywania tych usług dla dzieci i młodzieży do lat 16. Zwolnienie z podatku VAT leków oraz wszelkich urządzeń rehabilitacyjnych. W punkcie piątym obligatoryjne wykreślenie osób z bazy PIK posiadających zadłużenie do 500 zł. W szóstym likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia i zastąpienie go lokalnymi kasami chorych umiejscowionymi w szpitalach specjalistycznych, szpitalach, przychodniach specjalistycznych właściwych dla miejsca zamieszkania powiązanych z systemem EWUŚ. W punkcie siódmym zrównanie emerytur służb PRL-u obliczonych na podstawie wyliczeń emerytur każdego Polaka. W punkcie ósmym likwidacja ZUS i KRUS, a następne przekazanie środków na prywatne konta emerytalne i wprowadzenie prawa dobrowolnego ubezpieczenia się zamiast dotychczasowego obowiązku nałożonego na pracodawcę. W punkcie dziewiątym zmiana ustawy kodeks karny poprzez podwyższenie kar dla sprawców przestępstw popełnianych w zorganizowanych grupach przestępczych oraz podwyższenie kar za przestępstwo pedofilii od lat 5 do kar dożywocia. W punkcie dziesiątym natychmiastowa likwidacja Straży Miejskiej Kontroli Skarbowej i przekazanie jej kompetencji wraz ze środkami finansowymi i technicznymi na rzecz odpowiednio nowo utworzonych departamentów Policji. W punkcie 11 likwidacja jakichkolwiek zezwoleń i koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej za wyjątkiem obrotu bronią, lekami oraz usługami medycznymi. W punkcie 12 zmiana przepisów ustawy kodeks karny poprzez obligatoryjne warunkowe umarzanie postępowania karnego wobec sprawcy przestępstwa posiadania niewielkiej ilości narkotyków miękkich i ich zażywania ze szczególnym uwzględnieniem sprawców, którzy w chwili popełnienia czynu nie ukończyli 21 roku życia, a jego popełnienie było pierwszym naruszeniem prawa z okresem próby do roku. W punkcie 13 zwolnienie z podatku dochodowego oraz dla osób rozpoczynających pierwszą działalność gospodarczą oraz przez osoby fizyczne, studentów oraz młode małżeństwa, związki partnerskie na okres 2 lat od daty rozpoczęcia działalności lub zawarcia związku małżeńskiego czy partnerskiego. W punkcie 14 zmiana prawa podatkowego poprzez nałożenie obowiązku odprowadzania podatku CIT przez sieci handlowej korporacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W punkcie 15 zmiana prawa podatkowego poprzez szereg ulg podatkowych w stosunku do podmiotów gospodarczych zatrudniających pracowników powyżej 45 roku życia, niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz rolników ze zlikwidowanych gospodarstw rolnych, a także osób zwolnionych w trybie zwolnień grupowych ze szczególnym uwzględnieniem grup pracowników kopalń węgla kamiennego. W punkcie 16 ustanowienie zakazu korzystania wszelkich instytucji rządowych z reklam i ogłoszeń
w mediach komercyjnych i zastąpienie tej praktyki narodowym portalem informacyjnym. Niewiele taka wyliczanka Państwu pewnie mówi, no bo jeśli ktoś mówi o dekomunizacji, no to tej dekomunizacji w Polsce mówimy od 26 lat i się za to w istocie dotąd nie wziął. No a nam się wydaje, że po co, jaka dekomunizacja? Przecież komuny w Polsce już nie ma. Ludzie tamtego systemu nie mają żadnego wpływu na nasze życie. Tak, proszę Państwa, nie jest. I tak nie jest, a namacalnym dowodem na to jest chociażby sytuacja wielkich przedsiębiorstw w Radomiu. Nie kto inny, to komuniści zabrali wam tutaj miejsca pracy, to oni rozgrabili najistotniejsze zakłady, które tutaj w tym mieście i blisko niego się znajdowały. Kto dzisiaj jest właścicielem Agencji Ochrony? SB. Kto jest właścicielem prywatnego szpitala? SB. Kto jest właścicielem firmy, która robi największe realizuje największe kontrakty rządowe? SB. Nie trzeba wyobrażać sobie, że stanowią tutaj się demagogię albo populizm. To wystarczy wejść, bo były dostępne KRS-y, które macie w internecie, wejść w zarządy, popatrzeć na PESEL-e, a później skopiować te PESEL-e, pisać www.ipn, pisać PESEL, imię, nazwisko i trzeba długo myszką kręcić, żeby się okazało, że tego człowieka nie ma w aktach IPN. Dekomunizacja to punkt wejścia do czegokolwiek normalnego w Polsce. Ci ludzie nie pozwolą się nam rozwinąć, ci ludzie będą, tak jak dzieje się to do chwili obecnej, blokowali rozwój zwykłego, szarego Polaka. I to jest marzenie stanowi. Wyrzucić z polskiego życia publicznego czerwone mordy. Wyrzucić raz na zawsze, ktoś powie, facet, przecież to co, jeśli nawet by ci się udało, nawet jeśli gdybyś miał większość parlamentarną, to to nie zgodne z konstytucją. Tak pewnie i państwo, część z państwa tutaj uważa, ale tego rodzaju rzekomej niezgodności z konstytucją mamy już dzisiaj wprowadzone w życie. To jest na przykład wykreślenie z KRS-u posłów karanych za jakiekolwiek przestępstwa. Można być 100% udziałowcem we własnej spółce prawa handlowego i nie móc zasiadać w jej zarządzie z uwagi na uprzednią karalność. Z punktu widzenia konstytucji to prawo zdaje się być niezgodne z tą konstytucją, a mimo to wprowadzono je w życie i ono funkcjonuje. Więc wyzbyć się komunistów z polskiej przestrzeni publicznej, pozbyć się ich również ze spółek prawa handlowego, to jest naprawdę, proszę Państwa, tak jakby cudowny lek podać na kiłę. Nagle ta kiła przestanie komunistyczna siać po organizmie społecznym w Polsce i zaczniemy mieć szansę minimalną na powrót do startu, dopiero na powrót do startu, do możliwości rozwoju w tym kraju. Przed chwilą czytałem Państwu taki punkt wprowadzenie odpowiedzialności osobistej i majątkowej, jeśli chodzi o urzędników państwowych. To nie może być tak, że czy to prokurator w postępowaniu karnym, czy sędzia w postępowaniu karnym, rodzinnym, czy wreszcie urzędnik Urzędu Kontroli Skarbowej, Urzędu Skarbowego, wszczyna postępowanie jakieś tam wobec nas. Ono trwa wiele, wiele, wiele lat, po czym okazuje się, że jednak było chybione, że ustalenia tego postępowania były chybione. No i po latach albo ludzie wychodzą na wolność z więzień, siedzą z nieraz za jakieś poważne przestępstwa wiele lat. Albo okazuje się, że firmę, którą zdążył syndyk sprzedać, zlicytować, jednak nie było ku temu podstaw, że to wszystko nieprawda. No i co taki człowiek zastaje? To taki człowiek zazwyczaj, to on nie ma siły, a czasami chęci nawet oddychać już. Co dopiero dochodzić naruszonych praw, wolności, nie mówiąc już o majątku. Tacy ludzie zostają sami sobie. Oni są marginalizowani, wypadają ze społeczeństwa i w sumie nie daje się im szansy na powrót. Taki jeden facet z Lublina kilka lat temu biegał z różnymi preciozami po sejmie, różne rzeczy pokazywał przed kamerami i naobiecywał ludziom młodym, że będzie można legalnie w Polsce ćwać. Ja uważam osobiście, że temat marihuany nie jest istotnym problemem społecznym w Polsce. To jest wynoszony temat przez frakcje, które są tym zainteresowane. Niemniej jednak w tej chwili w Polsce jesteśmy fabryką przestępców.
Bo jeśli dzieciak 16, 18, 20 lat idzie sobie z tą Maryką i gdzieś tam zapali, no to on z dnia na dzień staje się przestępcą, wpada w tryb postępowania karnego, który ma dobre pochodzenie, pieniądze albo tatuś SSD, to nie idzie się gdzieś, ale zwykły chłopaczyna jakiś tam za te trzy buchy tej Maryki, za odrobinę tej frajdy, tej jego rozumianej wolności, trafia do więzienia. I to nie jest koniec jego dramatu, tylko początek. Bo taki człowiek przy rozwijającym się prawie europejskim już nigdy nie będzie mógł zafunkcjonować w polskim społeczeństwie, już nigdy nie będzie mógł podjąć dobrej pracy, bo dziś wiemy, że na dzień dobry co chcemy? Chcemy zaświadczenia o niekaralności. I takie dziecko na początku, na progu życia jest wyeliminowane z życia. Ono nie ma prawa funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego ten postulat programowy, owszem, nie bezprawie, ale łapie cię pierwszy raz policja z tą twoją Maryką, przechodzisz procedurę, bo cię muszą na chwilę, na dzień, dwa zamknąć, postawić zarzuty, no ale już wiesz, czym to grozi. Dotkniesz tego syfu, tej izby zatrzymań, czy tego dwudniowego aresztu, masz to próby obligatoryjne, już wiesz, jak to jest. Jak się jeszcze raz odważysz, to musisz się liczyć również z tym, że to pierwotne postępowanie z urzędu zostanie podjęte. Ale nie, że my naszą młodzież wskazujemy od razu na niebyt. I co? No jaki to maca, żeby od razu taki 18-latek pakował się i wyjeżdżał gdzieś tam do Anglii czy Irlandii? No bo tym się to kończy. To jest państwo powiastanowa, opowiadasz pierdoły, 500 zł w biku. Nie chcę, żeby ludzie byli powiastanowi. A to jest ta sama sytuacja co z tą Maryką. Mała cena wymyśli, że on chce komórkę iPhone'a, na którą go nie stać. Nie zapłaci kilku kolejnych tych rachunków i on wpada do biku. Jak wpada do biku i wyjdzie z tej matki dzieciaka, no to już ma 21 lat, chce normalnej pracy, chce dostać kartę kredytową, bo wszyscy, może nie wszyscy, ale większość z nas żyje od debetu. Do debetu, bo w takim żyjemy w chorym państwie, gdzie bez tego debetu ten bilans rodzinny, bilans komu by się po prostu nie zapił. Już nie mówię o bilansie, o płynności rodziny, o płynności budżetu rodziny. No i co taki dzieciak robi wpisany do biura za 200-300-500 zł? No on kredytu nie dostanie, nie? No to dawaj Krzysiu, polatam ci z narkotykami, to było się, zarobię sobie. I tak dalej, i tak dalej. To nie jest takie proste, bo zazwyczaj ten człowiek pozbawiony tego narzędzia finansowego jeszcze nie popełnia przestępstwa. Skierowany już jest, prawda, na drogę szarej strefy, idzie sobie i bierze na początku prowidenty, nie? Później zgodnie z prawem i umową 3 razy w tygodniu odwiedza go pan. Dzień dobry, kulturalny Krzysiu, jestem, przyszedłem na radę. Ma pan na radę. I to tak wygląda. I w którymś momencie zaszczuty taki młody człowiek, który wie, że on jest prawie już nikim, nie? No idzie i z szarej strefy wpada w strefę i w sferę przestępczości. No i znowu co wy uważacie, że na tym nikomu nie zależy? Oczywiście, że zależy. Bo komu w takim sądzie w Radomiu czy w Warszawie ma robotę sędzia, bo go starze? Klawisz w pudle ma robotę, bo go musi otwierać i zamykać cele. Kurator, jeśli ma szczęście i do futbola nie trafi, ma pracę. I ten kołchoz dalej trwa i wszyscy na tym zarabiają. A najbardziej ci, którzy w Polsce tę mafię stanowią, a to są nasi rządzący. Co wy jesteście dziećmi i uważacie, że jakieś grupy zorganizowane przestępcze, narkotykowe czy nie narkotykowe w Polsce, jakieś Pruszkowy czy Wołominy, to sobie działają bez ich zgody? Że oni się z nimi nie działkują? Ile tego wyszło? Te wszystkie piwnikowe, śmietniki sądowe i to wszystko. Ile tego wyszło? Tylko, że nie ma w nas nawet tej odwagi, bo o tym mówić. Bo dziennikarz kilku się odważyło pokazać nam na miastkę tego, jakie dzielą tą mafię sejmową, jakie łączą relacje z wyższymi stanami, tak zwanymi wielkimi ludźmi polskiej przestępczości. Więc to jest bardzo ważne. Bo my się dziwimy, nawet widzę... Przepraszam. Nawet widzę po tym swoim środowisku. Zbyszek, co ty robisz, że tych małolatów, co biegają i krzyczą. Nie lubię policji, bo mówiłem, że nie będę przyklinałeś, nie? Nie lubię policji i ty ich promujesz. Ale słuchajcie, popatrzcie na to sprawiedliwie, uczciwie. No taki dzieciak ma na początku 16, po drodze 17, 18 lat. I taki policjant łapie na przystanku, ma
ręce do majtek, bo tak to wygląda. Co ty tam masz? No wiadomo, co tam mam, nie? Ale on szuka tych narkotyków, tego wszystkiego. Znaczy nie zawsze wiadomo w przypadku Grodzkiego, kto wie. I to dziecko od początku, ten młody człowiek, on jest nauczony tej pogardy. Pogardy dla jego wieku. Czyli jak nie mam 30 czy 25 lat, mam 17, 16, 19, to ja w sumie nie mam praw obywatelskich, to ja nie mam godności, nie mam prawa do godności, bo ten policjant ze mną robi co chce. A dlaczego ten policjant robi co chce? Przecież nikt w policji na służbę nie idzie mordować ludzi, nie idzie ich rozbierać, nie idzie ich upokarzać. Nikt w zespole reanimacyjnym dla ludzi pogotowia nie idzie skór sprzedawać. No ale jak ten policjant, który czasami ma 2 lata służby, a czasami 22, stanie na odprawie, jak mu naczelnik sypnie tekst, a ja znam te teksty z odpraw, bo od policjanci opowiadają, to on nie ma wyjścia, on idzie na ulicę i musi wrócić z określoną ilością mandatów i wniosków do sądu. On nie ma wyjścia, on też ma rodzinę, on też czuje zimno, ciepło, chłód, smutek. I tak oto cały ten system, nasz system, nie funkcjonuje. On nie funkcjonuje, bo on jest wymierzony przeciwko człowiekowi. My powinniśmy żyć w państwie, które się nami opiekuje od momentu narodzin poprzez nauczanie, a skończywszy na naszej śmierci. A to wiecie, jak u nas jest. 4 dni skończysz, to lepiej, żeby się sam zakopał, bo to lajka nie było. Dożyliśmy czasu, że ludzie starsi ludzie nie mają prawa tutaj żyć. Zrównanie emerytur esbeckich z naszymi zwykłymi emeryturami. No jak to możliwe, proszę Państwa, to PR-owo SB, co powiem, no ale czasami lubię rano sobie śniadanie w dobrych najpierw. Babcia z dziadkiem idą z jakimś wózkiem gdzieś tam poszukać znowu na targu czegoś taniego do jedzenia. A te esbeckie mordy siedzą w Szaratonie, czy Bristolu, czy Mawiecie i żrą te śniadania za 300, bo ich stać. Oni do nas strzelali, oni nas zamykali i wysyłali na Sybir, oni nas zamykali w polskich więzieniach. Później się z Michnikiem w Magdalence całowali, później otwierali gazety wyborcze. I oni mogą, nie? A wy motłochu coście chcieli. Co ty chcesz, chłopie, z Radomia? Ty z Radomia jesteś. Nie masz prawa żyć i partycypować w świecie polskiej polityki. Bo jesteś chłopem ze wsi. Co ten stanowadzę? Dyzma. A kto to był dyzma? Człowiek ze wsi gdzieś tam, nie? Czyli co? Nie ma prawa. Jak nie jesteś z dobrej esbeckiej rodziny, jak nie jesteś z porządnego, konfidenckiego domu, to ty nie masz prawa w tym państwie funkcjonować, nie? Tak to mniej więcej, proszę Państwa, wygląda. Co to znaczy likwidacja KRUS-u, ZUS-u, NFZ-u? A to znaczy nie grzebanina przy finansach publicznych, tylko pozbycie się zbytecznej administracji. Przecież administrowanie pieniędzmi w ZUS-ie, nie? Administrowanie subkontami wirtualnymi w ZUS-ie i NFZ-ie to jest 63% kosztów stałych. No to po co nam to? Przecież to nie trzeba być wybitnym ekonomistą, żeby sobie przypisać swoje konto do szpitala specjalistycznego, przychodni przychodni specjalistycznej w takim Radomiu i to by w Radomiu, Opolu, Częstowej, gdziekolwiek. I to by funkcjonowało, a po co powiązanie z ZUS-em? To by nie każdy w tym Radomiu na stałe przebywa. Jedziesz sobie do Anglii, Niemiec, masz przy sobie plastikową kartę ze swoim subkontem i nią najzwyklej w świecie płacisz. Co prawda w Polsce, jakbyśmy przedarł na tę elektroniczną usługę, ogłosił do Radkulczyk by się zgłosił, bo to jedyny wszechmogący w Polsce, ale mogą to zrobić studenci Politechniki Wrocławskiej, którzy taki program od wielu, wielu lat już stworzyli na ramach pracy swojej i go udoskonalają. Na to przyzwolenia nie ma. Proszę Państwa, ostatni z tych czytanych przeze mnie punktów, ja omawiam to wszystko pobieżnie, bo zaraz będę chciał wejść z Państwem w dyskusję. Ustanowienie zakazu korzystania wszelkich instytucji rządowych z reklam i ogłoszeń w mediach komercyjnych. Zastąpienie tej praktyki nad narodowym portalem informacyjnym. Macie komórki przy sobie, nie? To wejdźcie sobie nawet teraz, proszę Państwa, i zobaczcie, ile rząd Rzeczypospolitej Polskiej dał pieniędzy w roku 2014 w Gazecie Wyborczej Rzeczypospolitej.
Ojciec Adam Michnik, mój przyjaciel kochany, dostał jedyne 61 milionów, a Rzeczpospolita cała druga rzepy 59. No co to są ma pisać o Tusku, nie? No kocham brata Donalda, nie? Lewcia Kopaczowa the best. Nie było lepszej premii, żelazna dama. Taka żelazna, że jakiś hamek stanął na żadnej przewidzi. To proszę Państwa, tak po skrócie, jeśli chodzi o ten nasz program. Bardzo zależy mi na tym, żeby tę procedurę dekomunizacji w Polsce przeprowadzić. Bo jeśli udałoby się te czerwone ryje pognać naprawdę z naszego życia publicznego, politycznego, to ta Polska jak niepodlewany kwiatek, który jeszcze nie zdechł, zaczęłaby wzrastać, zielenić się, wierzcie mi. To może zbyt pobieżnie brzmi, ale to tak mniej więcej wygląda. I duża praca przed nami. Ja nie wiem, czy uda mi się wejść do parlamentu, czy nie, ale wyobraźcie sobie stanowne w parlamencie. Nie? Mieliby kłopot tam, cholera. Posłuchy w sobie to nic, oni by mieli wszędzie posłuchy tam pozakładane. I kabel. Także bardzo proszę, nie chcę Państwa zanudzać, bo to spotkanie jest takie bardziej organizacyjno-poznawcze. Nie chcę Państwa zanudzać tymi takimi sensu stricto politycznymi kwestiami programowymi, a wolałbym wejść z Państwem w dyskusję. Proszę o wszystkie pytania, na każde odpowiem. Szczególnie prosiłbym, jakbyście mogli mnie merytorycznie przeatakować te służby, bo wiecie, ja też chciałbym Państwu wyjaśnić, że to kwestia wypowiedzi takiego autorytetu dla wielu, dla znaczącej części młodzieży, pana profesora Stanisława Michalkiewicza. Oczywiście do mnie dociera to, że ten człowiek powiedział li tylko, że Stonoga przypomina mu takiego kolegę za czasów komuny Rybickiego, jeśli się nie mylę, bo ten Rybicki też przychodził na spotkania, wygłaszał takie płomienne mowy, a później okazało się, że to był film. No ale jak człowiek z jego doświadczeniem przede wszystkim życiowym, dorobkiem i przeszłością może porównać bez cienia dowodu poszlaki mnie do jakiegoś konfidenta, który funkcjonował w tamtych latach, proszę Państwa. W stanie wojennym, ja trochę staro wyglądał, bo mnie zniszczyły te komuchy, ale w stanie wojennym to ja miałem 7 lat, a jak się system zmieniał 15. Więc współpracować wiecie, gdzie mogłem. W Piaskownicy, żeśmy wchodził pół gwiazdy przysypywali na lewą stronę Piaskownicy zamiast na prawą. Proszę bardzo, proszę o pytanie. Proszę. Witam Pana, ja mam pytanie do Pana odnośnie podatku dochodowego, bo tutaj, mogę? Tutaj jest napisane, że 2 lata zwolnienia dla rozpoczynających pierwszą działalność gospodarczą studentów oraz młode małżeństwa. I tutaj mam właśnie pytanie, czy nie lepiej byłoby zlikwidować ten podatek całkowicie? Bo to jedyne 9% wpływów do budżetu realne, obsługiwane przez 80% urzędników, więc nie lepiej go po prostu całkowicie zlikwidować. I wprowadzić podatek obrotowy. Proszę Pana, postulaty programowe zaprezentowane dzisiaj, odczytane dzisiaj, które będziemy, mam nadzieję, omawiali, to i tak marzenia Stonogi. Więc dotykanie w ramach tego również podatku CIT jest, myślę, zbyteczne, dlatego że gdyby się udało przepchnąć przepisy dotyczące obowiązku odprowadzania podatku CIT przez korporacje, które funkcjonują na terenie Polski, czyli które biorą udział w obrocie gospodarczym na terenie Rzeczypospolitej, no to nasz Skarb Państwa, myślę, dostałby ogromny zastrzyk finansowy. Jeśli ktoś powie, facet chce zmienić 22-23% podatku VAT na 15, no to podobna sytuacja. Szara strefa funkcjonuje tylko właśnie dlatego, że jej się to opłaci. Większość z nas, którzy prowadzą jakiś większy biznes wcześniej czy później, będzie miała albo już miała ofertę zakupów kosztów tak zwanych. I ta szara strefa chce za to 50% zazwyczaj. Więc jeśli by ten podatek warto obniżyć, to ta szara strefa by, mam nadzieję, znikła, a w to miejsce, no fajnie, a w to miejsce ten, mimo wszystko ten przychód skarbowca był dużo wyższy. Czy podatek CIT znieść? No, nie do końca jestem o tym przekonany. Ten podatek obrotowy, o którym mowa, na tym wynosił 1%, mógłby naszą gospodarkę dość poważnie spłodzić, to już tak z pozytywną oceną, ale tak mi się wydaje. Bardzo proszę. Proszę Państwa,
Państwa. Ja jedno zdanie chciałem, a propos też podatków ZUS-u. Wiemy, że minimalne wynagrodzenie w kraju, które jest ustalone i uregulowane w kodeksie pracy, jest nazywane wynagrodzeniem, które Polakowi pozwala godnie żyć. I od tego wynagrodzenia liczone są składki emerytalne, rentowe. Jeśli chodzi o przedsiębiorcę, to przedsiębiorca musi płacić składki od 60% przeciętnego wynagrodzenia w kraju, czyli w zasadzie narzuca mu się i to wynagrodzenie jest wyższe, czyli składki są wyższe. I teraz panie Zbyszku, pan mówił tutaj, że to są marzenia. Oczywiście marzenia, które należy realizować, natomiast ja zastanawiam się, czy dla osób, którym skończyła się ulga, dla takich mikroprzedsiębiorstw, jednoosobowych firm, nie wprowadzić coś takiego, co robi dobrowolnym wyborem podstawy oskładkowania. Czyli po prostu taka osoba wybiera, że chce płacić od minimalnego wynagrodzenia składki, a nie od 60% przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Ja się dziwię, że nikt na to nie wpadł, natomiast wynagrodzenie minimalne obowiązuje, od tego się odprowadza składki. Nikt nie protestuje, że ta emerytura w przyszłości będzie za niska. Natomiast przedsiębiorcy po 2 latach zamykają firmy i tak jak pan mówił, pakują się te młode osoby, którym się nie udało i wyjeżdżają z tego kraju. To wie pan, po 2 latach to pan tak dość odważnie poszedł, bo zazwyczaj ktoś to otwiera w Polsce firmę to po 4 miesiącach. Bo tak to wygląda i to między innymi z tych powodów trzeba było własno wskazać. Natomiast ja mówię o dobrowolności składek, bo większą dzisiaj część naszej składki to jest składka w części zdrowotnej, prawda? I możliwość dobrowolnego płacenia lub nie płacenia tego, niech ta emerytalna będzie przymusowa, bo mamy system, którego nie da się z dnia na dzień od tak zmienić. Ale jeśli ja chcę płacić i być leczony w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, to płacę. Jeśli stać mnie na Luxmed, wszakże Luxmedu zobaczy PRS też zielony, nie niestety czarny, czerwony. To idę tam się leczę, bo tam uważam, że mnie lepiej wyleczą, szybciej wyleczą. Bo to prawda, bo jest łatwo dostęp, bo jest dużo łatwo dostępna. Dostępne do leczenia, rehabilitacja, wszelki zabieg. Natomiast no my w Polsce mamy za dużo ukrytych podatków i mówimy o nas demokratyczne państwo prawa, a my nie jesteśmy demokratyczne państwem prawa. My jesteśmy państwem anarchistycznym, przy czym ta anarchia jest wobec nas stosowana naprawdę przez ludzi tamtego czasu. To nie jest choroba skonoda, nie jest kuzyny Maczewicza, to nie jest też choroba urojenia, tylko jeśli weźmiecie sobie jakikolwiek aspekt życia publicznego i prześledzicie go, jaki wpływ na ten aspekt ma to, że w takiej instytucji, czy to rządowej, czy samorządowej, pracuje człowiek związany z tamtym układem, to te wnioski, one się same nasuwają. I dopóki tych ludzi nie usuniemy, nie będziemy w stanie niczego zrobić. No zobaczcie na cokolwiek, no, jak funkcjonuje PZPN, a contrario piłka nożna w Polsce. Jak funkcjonują jakiekolwiek dyscypliny sportowe, a contrario te różne związki, które mamy, tak, sportowe. No przecież to nic nie funkcjonuje. Oni sobie robią zjazdy gdzieś tam na Haiti czy gdzieś jeszcze. Rodziny z tego korzystają, z tego człowiek nie ma szans. No idźcie dzisiaj ktokolwiek sobie przeleczy się kanałowo stomatologicznie z NFZ-em. No. To łatwiej już od razu tą szczękę zamówić sztuczną, to prędko. Szybciej się doczekamy, bo to za 20 lat będzie. Także to są, wie pan, no, rzeczy, które wprowadzenie tego mojego programu, tych postulatów programowych, wprowadzenie tego w życie naprawdę w sposób istotny zmieniłoby wzrost naszego kraju. Musicie zacząć przyjąć to do wiadomości, że bez dekomunizacji, od Kryśki w teatrze, która sprząta, przez Baśkę, która jest dyrektorem teatru, poprzez uczelnie wyższe, kto wykłada na naszych uczelniach? No kto wykłada na tych uczelniach? A kto jest młody i ilu ludzi jest blokowanych? To nie jest tak, że stanowią się zablokowane, że policja i wszystko w koło też dają. Ilu ludzi przyzwoitych w policji, w systemie wymiaru sprawiedliwości, wśród tych kuratorów, wśród tych sędziów, wśród urzędników w Wydziale Komunikacji, pośród urzędników, nie wiem, jakichś geodezji. Przecież tych ludzi jest opór, ich jest znakomita większość, ale nie są w stanie podjąć tej w cudzysłowie walki. No bo każdy ma rodzinę, każdy chce żyć, każdy chce dostać pensję, a nie zostać wywalony z dnia na dzień z pracy. No i ilu policjantów już jest przyzwoitych?
Państwo pewnie mnie oceniacie, czy ocenialiście w pewnym sensie po tym policjancie, który tam został wyrzucony za nami. Proszę Państwa, to nie była taka prosta, idiotyczna rzecz. Po tym, co mnie spotkało, kiedy w roku 2006 zostałem uwolniony, no przecież ja w pewnym sensie służyłem temu państwu, wynikując z użytków koloseum, bo to nie była prywatna windykacja, tylko dopiero kilku wpływały do budżetu państwa, bo Skarb Państwa za działalność operacyjną Józefa Jędruka gwarantowała tych pieniędzy, które wyściągnąłem. Nie za dużo, 171 milionów przez 2 miesiące. I tu profilaktycznie postanowiono stonogę zniszczyć, zabić. No bo to był moment, gdy się pokupowałem w Wielki Świętej Pamięci Andrzeju Lepperze i ktoś wyszedł z założenia takiego, co to będzie, jak stonoga pokaże te dokumenty, a ten wariat Lepper wyjdzie z nimi na trybunę sejmową. Przecież nas zjedzą. A to były dokumenty, z którymi się nie dało dyskutować, bo to były odcinki zrealizowane z czegoś gotowych. No to jak dyskutować w sytuacji, gdy tam jest pański podpis, pański numer i cegę dowodu osobistego i kod 80, czyli fizyczne wypłacenie pieniędzy z okienka bankowego, tak? I kiedy wyszedłem, proszę Państwa, to z moimi kumplami, adwokatami otworzyliśmy w Warszawie taką kancelarię adwokacką, której dużymi rzeczami się zajmujemy. Jest to spółka prawa handlowego. No i między innymi powołaliśmy taki pion bezpłatnej pomocy prawnej funkcjonującym służb mundurowych. No bo ten policjant, strażnik miejski, celnik, i tak, ale wielokrotnie też jest tak, że nam służy, że chroni naszych interesów, że chroni naszej własności, ale wystarczy, że prostytutka z Rumunii pomówi go, że jakąś tam wzięło łapówkę i on jest skolowany rano, jak ten dzieciak od tych narkotyków. Ja z tymi policjantami, z tymi strażnikami miejskimi, celnikami, proszę Państwa, to się na ławkach są.